Cześć, witam was bardzo serdecznie już w kolejnym poradniku o grze Minecraft po update'cie 1.0. Jak pamiętacie, ostatnio wypuściłem wam parę poradników, ale interesuje mnie jeden szczególnie. A mianowicie chodzi mi o poradnik, w którym wam mówiłem wszystko dokładnie o miksturach, jak je stworzyć, jakie jest ich działanie, jakie zastosowanie. W dzisiejszym poradniku chciałbym troszkę nawiązać do poprzedniego poradnika, z tego względu, że jest parę spraw, o których wam nie powiedziałem, a także chciałbym wam pokazać, jak działają te mikstury, czyli po prostu użyjemy je na sobie i sprawdzimy, jak to wszystko wygląda. Zatem może przejdźmy do Brewing Stand i stworzymy... Aha, bo zapomniałem wam w poprzednim poradniku powiedzieć, że mikstury dzielimy na dwa rodzaje. Pierwszym rodzajem są mikstury, które wypijamy, natomiast drugim rodzajem są mikstury, które rzucamy. To jest bardzo ważna zmianka z tego względu, że wiadomo, negatywne mikstury nie będziemy na sobie używali, a będziemy chcieli je użyć w walce. Mikstury nawet są bardzo pożyteczne, ponieważ dosyć dobrze walczy się z wrogami dzięki nim. Tak więc może najpierw pokażę wam, jak stworzyć tą miksturę rzucaną. Najbardziej skuteczną według mnie jest Potion of Harming tego drugiego stopnia. Z tego względu, że no, najwięcej zadaje obrażeń przeciwnikowi. Natomiast pozostałe są przydatne, ale nie aż tak jak te Potion of Honey. Może wam to zademonstruję. Pokażę po pierwsze, jak zrobić miksturę rzucaną. Także przejdziemy najpierw do Brewing Stand. Włożymy mikstury do tych luk. I żeby stworzyć miksturę rzucaną, trzeba do tego dołożyć Gunpowder. Wtedy stworzy nam się mikstura rzucana. To jest bardzo ważne. Jedyny minus tego jest taki, że odległość, na jaką możemy rzucić tą miksturę, jest naprawdę bardzo ograniczony. Także możemy rzucić na bardzo krótki dystans. Ja wam to pokażę również na stworach, jak to wygląda. Potem przejdę na tryb Survival, gdzie będę mógł pokazać mikstury pozytywne, czyli na przykład odporność na ogień, przyspieszenie, czy po prostu leczenie się. Ok, tak wyglądają wtedy mikstury rzucane. Przejdźmy na zewnątrz. Może teraz jeszcze nie użyję na żadnego moba, ale pokażę, jaki to ma zasięg. Kiedy rzucimy, daleko to nie było. 3-4 kratki mniej więcej. To jest taki dosyć minus. Po drugie, jak widzicie tutaj stworzyłem takie dispensery połączone z dźwignią, aby wam coś pokazać. W pierwszym dispenserze włożyłem miksturę, którą wypijamy, natomiast w drugim wrzuciłem miksturę, którą możemy rzucać. O ile w pierwszym przypadku, kiedy włączymy dźwignię, niestety mikstura nie działa. Ona się nie rozbija i nie przynosi nam żądanego efektu. Natomiast w drugim przypadku, kiedy mamy w dispenserze mikstury rzucane i kiedy uruchomimy, to zobaczcie, na jak daleką odległość te mikstury są wyrzucane. To jest koło 15-20 kratek. Mniej więcej gdzieś w tym miejscu spadło. To znaczy, dzięki temu możemy stworzyć naprawdę wiele pułapek, które mogą właśnie pomóc w zwalczaniu na przykład creeperów. Tutaj jest kolejny dispenser i ja wam chciałem pokazać, że także to działa. Tutaj po prostu chcę wam zademonstrować, że to, co tutaj zostało wyrzucone, że to się rozbija i to działa. Zatem jeszcze stworzymy jedną miksturę odnośnie Potion of Healing i zrobimy z tego miksturę rzucaną. I ja to po prostu wypróbuję na sobie. Ok, Gunpowder. Jeszcze musimy poczekać, aż będzie noc, a już się zbliża i za chwilę będziemy mieli stworki. z którymi będziemy mogli powalczyć miksturami. To może w tym czasie jeszcze stworzę więcej tych miksturek rzucanych. A weźmiemy jeszcze Potion of Poison. Weźmiemy jeszcze Potion of Slowness. I Potion of Weakness. Zademonstruję Wam, jak to wygląda na stworach, czyli na naszych potencjalnych przeciwnikach. Tu jest Potion of Weakness. Tutaj stworzymy Potion of Slowness. I tutaj Potion of Poison. Powiem tak, że kolejnym minusem tych mikstur rzucanych jest to, że nie można ich nakładać jedno na drugie. Czyli trzeba jak gdyby przerzucać kółkiem, aby wybrać kolejną miksturę. Czyli wybieramy jedną, rzucamy, trzeba przerzucić i rzucamy znowu. To akurat nie jest zbytnio komfortowe, no ale można się przyzwyczaić. Jak ktoś ma sprawne ręce, to na pewno sobie poradzi. Ok, mamy Splash Potion of Healing. Tutaj mamy już Potion of Weakness. Może zróbmy tak po jednym, tak żebym mógł Wam pokazać, jakie są tego skutki. I jeszcze Potion of Poison. Ok. Ten miksturę rzucaną damy do dispensera. Pokażę. O, mamy creepera. Zobaczmy, jak to działa jak działa mikstura, która ma osłabić. Właśnie, musicie też uważać na to, że jak rzucamy, żeby nie rzucić tej mikstury na siebie. To jest dosyć ważne. Jak widzicie, od creepera wychodzą takie bąbelki, czyli przez mniej więcej 3 minuty będzie on jak gdyby słabszy. Mamy jeszcze Potion of Harming, a to użyjemy na końcu. Potion of Slowness i Potion of Poison. Weźmy najpierw Potion of Slowness, czyli powinien poruszać się wolniej. Jak widzimy, jakieś minimalne zwolnienie jest. A to na pewno pomoże nam w ucieczce, czy jak gdyby w dobiciu go. Kolejnym jest Potion of Poison, czyli będzie jak gdyby zjadało mu serduszka. Jak widzicie, zadaje mu pewne obrażenia. I po pewnym czasie, jak skończy się ten czas, to przestanie zadawać mu obrażenia. I jeszcze mamy jedną, to jest Potion of Harming. O, gdzie zwiałeś? A, tu jest. Jak skończy działanie się tamtego, o, właśnie się skończyło, to możemy rzucić kolejną miksturę. Jak widzicie, udało mi się zabić creepera. O tyle, znaczy powiem tak, że tutaj te mikstury, które użyłem, no nie są aż tak mocne, ponieważ żeby zabić creepera, no potrzeba tak mniej więcej 2 do 3 Potion of Harming. Kolejnym minusem jest to, że nie wszystkie mikstury działają na każdego moba. Na przykład Potion of Harming, jak rzucę na zombie, nie ma żadnych efektów. Widzicie, nie ma żadnych bąbelków, czyli ta mikstura na niego nie działa. Mamy kolejnego stwora, zobaczmy, czy na szkieletach to działa. Tak, na szkieletach również to działa. Zobaczmy. Weźmy Potion of Poison. Mam tutaj pająki. Na pająkach niestety ta mikstura już nie działa. Tak więc jak widzicie, nie wszystkie mikstury działają na każdego stwora. Fajny efekt jest dla Endermana, z tym, że potrzebuję teraz Potion of Harming, z tego względu, że to jest bardzo przydatna broń w walce właśnie z tymi mobami. Z tego względu, że jeśli na przykład użyjemy miksturki zwykłe, czyli na przykład osłabienia, czy Potion of Poison, to ona będzie dodawała mu obrażenia. Jak widzicie. To jest dosyć fajne w zwalczaniu tego stwora, ale to jest na pewno Potion of Harming. Muszę sprawdzić. Nie. Potrzebuję, żeby stworzyć Potion of Harming, bo to jest świetna mikstura, ale niestety mi się skończyły i muszę przyrządzić. Okej, po dłuższej chwili w końcu udało mi się doczekać tej nocy i mam przed sobą Endermana. Zauważcie, że kiedy rzucę na niego Potion of Harming tego drugiego stopnia, zobaczcie, co się dzieje z Endermanem. Automatycznie wyparowuje. Nie dostajemy za niego żadne punkty doświadczenia. Pokażę to jeszcze raz. Rzucam, a on znika. Powiem wam, że ten taki trik, można powiedzieć, jest naprawdę świetny, chociażby do walki ze smokiem. Jak wiecie, kiedy teleportujemy się do tego świata End, tam jest naprawdę bardzo duża ilość endermanów i w momencie, kiedy walczymy z tym smokiem, w międzyczasie mogą nas też atakować endermany. Jeśli nie chcemy walczyć z tymi endermanami, zawsze możemy rzucić tą miksturkę i ona gdyby wyrzuci, znaczy zniszczy te endermany, tym bardziej, że kiedy rzucimy Potion of Harming, a także większość mikstur, one ma taki zasięg na kilku bohaterów, w sensie, że jeśli rzucimy i będzie koło siebie dwóch endermanów, to automatycznie obydwaj znikną. Także to jest naprawdę świetne i bardzo pomocne. Tutaj Notch naprawdę pomyślał nad tym. Jeśli chodzi o te negatywne skutki, zobaczymy po ilu zniknie. Aha, Potion of Harming na szkielety nie działa. To trzeba jak gdyby wybadać, na które stwory która miksturka działa. Na pewno na creepery działają wszystkie mikstury, jakie możemy stworzyć, bo to testowałem i wydaje mi się, że jeśli dobrze pamiętam, to wszystkie miksturki działały na nim. Przejdźmy może teraz do trybu survival i tam wam pokażę pozytywne mikstury. Ok, jesteśmy teraz na trybie survival. No i jak widzicie, mam mało życia, ale mi się szybko regeneruje. Wypijemy szybko Potion of Healing. Widzicie, automatycznie serduszkami pojawiły się na moim pasku życia. To jest bardzo pomocne, kiedy na przykład walczymy ze stworami i widzimy, że idzie do nas kolejny potwór, a mamy bardzo mało życia. W krótkim czasie możemy zregenerować swój pasek zdrowia. To jest bardzo dobra opcja. Nie musimy wtedy najeść się, potem dopiero powoli pasek życia nam wzrasta. Potion of... Aha, to są negatywne. Zobaczmy pozytywne. Potion of Healing to jest po prostu, że przywraca 6 serduszek. Potion of Swiftness działa przez 8 minut. Zobaczmy, wybijmy to. Mikstura działa. I biegniemy. Wydaje mi się, że jest szybciej niż przy tym szybkim bieganiu normalnym. O, ktoś do mnie strzela. Dobra. Wróćmy szybko jeszcze do domku, ponieważ mamy kolejne miksturki do zobaczenia. Spróbujmy może miksturkę siły. Mamy koło siebie zombie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Za szóstym razem. Prawdopodobnie, kiedy byśmy nie wypili tej miksturki, zombie byśmy zabili po większej chwili niż teraz. Kolejna miksturka. Potion of Regeneration. to było, jeśli dobrze pamiętam, sprawdzę na kartce. Aha, czyli przywraca życie przez 45 sekund. Tutaj będzie przez 2 minuty. Zróbmy tak, że niech troszkę mnie pobije ten stwór. Jakikolwiek. Oj. Tylko się nie spodziewałem akurat. No ale lej mnie porządnie. No co ty robisz? Boże, bije się jak baba. No, może ty. Chyba za dużo tych mikstur wypiłem i nie za bardzo to na mnie działa. Nie, może jakiś upadek? Upadek może... O! Tu jest ogień. O, wreszcie spada mi życie. Wejdźmy jeszcze do ognia. Co to ma być? No lejcie mnie mocniej. Dobra, wypijmy. Jak widzicie, serduszko mi wraca, mimo że mnie biją. Okej. Weźmy jeszcze miecz, zabijmy ich raz. Za drugim razem. Zombie za trzecim. Jakie tam mamy jeszcze mikstury? Zobaczmy. Zostało nam jeszcze Potion of Regeneration, już wypiłem. Potion of Fire. No to zobaczmy. Wypijmy miksturkę, wejdźmy do ognia i wejdźmy do lawy. Ok. Zobaczmy jak to działa. Zapaliłem się, ale jak widzicie żadnych szkód nie ma. Czyli efekt jest naprawdę świetny. Kiedy na przykład wpadniemy do ognia czy do lawy, możemy szybko wypić, kiedy mamy oczywiście mało życia, możemy szybko wypić, żeby po prostu nie spłonąć. Zobaczmy jak to działa na lawie. Efekt identyczny, czyli na przykład kiedy będziemy w nederze, możemy chodzić po lawie, znaczy wypić najpierw miksturkę, a potem sobie chodzić normalnie po lawie. Całkiem ciekawe. A ten mnie bije. Spadaj. I kolejne, może jeszcze była miksturka przed spadkiem? Czy dobrze pamiętam? Nie, to chyba nie tutaj. Okej, to może zróbmy jeszcze tak, że chciałem wam pokazać jeszcze na tym dispenserze, że te miksturki, które rzucamy, one działają. Tylko niech troszkę mnie może pobiją, żeby mi to szybciej spadło. O, jest ich 3, to może będzie to szybciej szło. Tylko teraz mam znowu miksturki, które przywracają i regenerują moje życie. Plus to, że jeszcze mam pasek głodu niezbyt pusty. Kiedy oni mnie biją, no to nie za bardzo mi te serduszka schodzą. Co mnie bardzo niepokoi. Bo nie chcę przedłużać tego filmiku, a to niedużo mi daje. Niedobrze, bo jeszcze mi spłoną. Co tu zrobić, żeby... O właśnie... Może jakbyśmy przerzucili tą miksturkę. Tutaj, tą zostawimy. No i niestety oni płoną. A ja spróbuję szybko... O, widzicie? Ta miksturka mnie zatruła i automatycznie zabiera mi życie. Czyli całkiem dobry efekt. Fajnie było jakby ten pająk podszedł pod to. Oj. Przydałoby się wypić. O kurczę. Nie tak. Nie tak. O. Jak widzieliście, wcześniej miałem pół serduszka i dalej nie schodziło. O. Tak, lej mnie. Jasne, wszyscy mnie bijcie. Wypijmy jeszcze jedno. Zobaczcie, mam pół serduszka i dalej mi nie schodzi, tak jak wcześniej mówiłem. Te miksturki gdyby osłabiają mnie tak długo, aż zejdzie mi do pół serduszka. Wypiję i znowu dalej mi schodzi. A to dlatego, że ta mikstura działała chyba przez 4 minuty czy 2 minuty, już nie pamiętam dokładnie. Chyba 1,5 minuty, także na razie nie ma sensu tego wypijać. Znaczy tych wszystkich miksturek życia, bo to i tak za dużo mi nie pomogą. a tylko będę tracił niepotrzebnie surowce, które zużyłem na skonstruowanie tych miksturek. Ok, myślę, że jeśli chodzi o miksturki, to pokazałem wam mniej więcej wszystkie. W tych negatywnych myślę, że również. Ok, teraz mogę sobie wypić miksturkę i ona mi na pewno pomoże i życie już nie schodzi. Tak, myślę, że to będzie wszystko, jeśli chodzi o te miksturki. Co jeszcze mam wam do powiedzenia? Na pewno, żebyście oglądali mnie. Aha, na dniach również wyjdzie kolejny poradnik, w którym wam pokażę, skąd powstają te Blaze Rod, Gold Nugget. Gold Nugget już raz pokazywałem, ale ten przedmiot wypada również z jednego stwora, także w kolejnym poradniku wam pokażę, z którego stwora to wypada, a dokładnie to będzie z netheru. Tak więc kolejny odcinek będzie dotyczył netheru, czyli pokażę wam, jak wyglądają twierdze, jakie tam są stwory, jak one wyglądają, co z nich możemy wyciągnąć. Tak więc zachęcam was gorąco do obejrzenia kolejnego mojego poradnika. Pamiętajcie oczywiście o komentowaniu, ocenianiu i oczywiście subskrybowaniu mojego kanału, a ja będę wam już, no cóż, będę chyba kończył ten odcinek, tak więc trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!